chwała naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Dzielę się drugim świadectwem, jakie Marta prosiła, żeby podzielić się, choć wstydzi się tego świadectwa, bo dała wmanewrować się i tak jak no, powiedziała, że nastąpiło tak jakby zaćmienie umysłu. I przychodząc prosto do świadectwa, to przedszkole dostało dary od UNICEF-u i w tym były szkolne przybory najróżniejsze, ale i takie rzeczy, które w przedszkolu się no, przydadzą. I każda jedna osoba, która tam pracuje, pobrała rzeczy, bloki, kredki, temperówki, takie no, najróżniejsze rzeczy. I przyszła koleżanka z pracy do Marty i też dla niej no, przygotowała dla jej syna te rzeczy, włożyła jej do torby. I Marta zapytała tej koleżanki, skąd to wzięła. I ona mówi, że z tych skrzyni, które przyszły do przedszkola, że każdy tak zrobił, że wszyscy pobrali. No i nic Marta wtedy no, nie odpowiedziała i tak jak zaznaczyła, że takie jakby przyszło zaćmienie na umysł. No i to wydarzyło się w piątek. W piątek wróciła do domu i kiedy wróciła do domu, to przyszło przekonanie od Pana, że źle postąpiła, bo to jest, wzięła udział po prostu no, no w kradzieży, bo te rzeczy nie przyszły dla pracowników, tylko dla dzieci do przedszkola. I zdała sobie z tego sprawę, pokutowała, wyznawała, przepraszała naszego Pana Jezusa Chrystusa i w poniedziałek wzięła te przed pracą, wzięła te wszystkie rzeczy i zaniosła do przedszkola i powiedziała tej koleżance, że ona wszystko tu przynosi, oddaje, bo dla niej to jest kradzież, a Marta jest wierzącą osobą i nie chce brać w tym udziału. A ta koleżanka powiedziała, że ona tego tak nie odbiera, nie przyjmuje, inaczej na to wszystko patrzy. I Marta stwierdziła, że ma takie prawo, bo każdy ma wolność. Pan Jezus Chrystus daje każdemu człowiekowi wolność i każdy człowiek decyduje, jak będzie się zachowywał. I nie ma żadnego wytłumaczenia, że coś jest drogiego, że ceny poszły do góry i że można iść na kompromis, bo prawda jest taka, że Pan ma o nas staranie i to każdego dnia, jak zaczniemy szukać Królestwa, to Pan dodaje. I widzimy w Starym Przymierzu, jak Pan posyłał ptaki nawet, żeby nakarmiły głodne swoje głodne dzieci. Nie głodne dzieci, tylko w sensie takim, że proroka, ale no, ten prorok był dzieckiem Bożym. I widzimy to, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Na każdym kroku widzimy, że w drobnych takich rzeczach, które dla świata wydają się, że są normalne, bo każdy tak robi, to my też możemy robić, bo rzeczy poszły, życie poszło do góry i ceny podniesione, ale kradzież jest kradzieżą. I dziękuję bardzo za wysłuchanie tego świadectwa i niech Pan Jezus Chrystus objawia nam prawdę w tych najdrobniejszych rzeczach, w tych najmniejszych, bo Pan powiedział, że jak w tych drobnych będziemy, małych będziemy posłuszni Panu, to Pan postawi nas nad wieloma. Błogosławieństwo Boże dla Was wszystkich z Panem Bogiem.